Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dawno, dawno temu nagrywałem ogolonko i teraz wychodzi na to, że pora ponownie coś nagrać. Jak zapewne wiecie, el prezidente się nie opiernicza i cały czas tworzy content. Problem jednak polega na tym, że content jest tworzony w jego zamkniętym środowisku i musicie zapłacić dolara, rozumiecie, dawać hajs frajery. I dopiero potem macie dostęp do lol contentu, który wręcz się wylewa. Jednakże, czy warto wydawać to 4 zł tylko i wyłącznie po to, żeby się pośmiać? Nie warto. Jak widzicie, zdanie eksperta jest jasne, moje jest podobne, dlatego robimy coś, co się nazywa tak zwanym LOL-kontentowym scavengingiem. Czyli innymi słowy, cokolwiek nam tutaj od Maxia wypadnie, no to się podnosi, ogląda jakiej to jest jakości i jeśli LOL content jest w miarę dobry, no to wam go serwuję. I wiecie, myślę, że mam właśnie taką fajną forcyjkę, ona dosyć długo leżała w zamrażarce, ale myślę, że wsadzi się do mikrofali, będzie całkiem fajne. Moi drodzy, jak już zapewne kojarzycie, Maxio mentalnie żyje dalej w latach. 2000. I myślę, że właśnie z tego opiera się cała jego podstawa rozważania, o którą się będziemy opierać. Maksio naskrobał sobie na fyjziku coś takiego. Panie były prezydent Andrzej Duda jest pan uzurpatorem. Nie widziałem pana na rynku, kiedy Lech Wałęsa, lider narodu, przemawiał do nas z balkonu, więc proszę się nie podpinać pod bydgoski marzec 1981. Walczyliśmy z socjalistyczną zarazą, kiedy pan zapierd. Z kredkami plus do przedszkola. Jak zaraza socjalizmu wyniszcza młode pokolenia Polaków. Film prezydenta Stanów Zjednoczonych Polski Maxa Kolonko teraz w Max TV Go. I mamy zdjęcie leżkę śmieszkę na tle tłumu. Moi drodzy, moglibyśmy przejść do odzywek, którymi el prezydentę ciśnie innych ludzi, na przykład Mariusz Max Kolonko, a gdzie ty byłeś? Na rynku w Bydgoszczy pi ale to jest zbyt proste. Moglibyśmy też powiedzieć na przykład, że samo bycie na rynku i słuchanie przemówienia jakiegoś polityka nijak nie sprawia, że y, coś się bohaterskiego robi, tylko po prostu się siedzi i słucha, ale... Tym pięknym zdaniem obalilibyśmy mit bohaterstwa wszystkich wiernych wyznawców, wszystkich możliwych partii politycznych w tym kraju. Zatem. E, przejdźmy dalej. Golonko zauważa, że Andrzej Duda to chodził do szkoły z kredkami, jak el prezydente wspaniały, razem z Leszkę śmieszkę walczyli o dobro tego kraju. Tylko tutaj tak wypada wspomnieć, że o ile w ogóle chronologia czasowa przez teorię Nemesis i różne inne dalej się ima El Presidente, to El Presidente, nasz wspaniały wódz, przywódca miał wtedy lat 15. A to z kolei oznacza, że sam do tej szkoły uczęszczał czy 15 latek jest w stanie być poważnym przeciwnikiem politycznym dla socjalistów tylko w świecie korwinoidów? I o ile znów nie było jakiegoś nemezisowego mambo jumbo, to powołując się na jego życiorys, który jest napisany w Wikipedii i tutaj cytat jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i nauk politycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80., jako student, był prowadzącym audycję Zapraszamy do Trójki. Oraz, patrząc na zdjęcie z Jaruzelem, śmiem wysnuć teorię, że takim wielkim bojownikiem z władzą to on nie był. Moi drodzy, w 88 Golonko wyjeżdża do USA. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, nie znają tamtego okresu, możliwość studiowania była przywilejem. Możliwość studiowania nauk politycznych wymagała pleców. Możliwość spotkania się z generałem Jaruzelskim w latach 80., gościem, który przewodził Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wymagała gigantycznych pleców socjalistycznej ojczyzny. Aby uniknąć właśnie czegoś takiego, że jest sobie spotkanie z wybitnym pierwszym sekretarzem i naraz tutaj wyskakuje jakiś demokrata, to głęboko weryfikowano ludzi, z którymi miał się spotkać. Czy el prezydente naruszył strukturę Nemezis, aby SB, go źle zweryfikowało? Raczej nie. To, czego byliśmy świadkami, według mnie jest idealnym dowodem, następnym z kolei, że Golonko tak troszeczkę się zatrzymał mentalnie w latach dwutysięcznych. Po pierwsze kult Leszkę Śmieszkę. Moi drodzy, w latach 90-tych Wałęsa był niepodważalnym bohaterem, bardziej papieskim niż papież, bardziej wspaniałym i demokratycznym niż Nelson Mandela nawet. Tylko, że czasy się zmieniły, poszliśmy naprzód, polski naród ochłonął nieco z tego mitu Wałęsy, wyszły nowe dokumenty, wyszli nowi ludzie, wyszli nowi profesjonalni historycy, którzy się tą sprawą zajęli. No i wyszło, że ten Wałęsa to tak nie do końca, może. Tymczasem, tutaj, dalej mamy właśnie taką fascynację. Wielki, wspaniały prezydent przyszedł do Bydgoszczy, pogadał sobie do ludzi: już super, wspaniałe, demokratyzacja level 9000. Poza tym przekaz golonko do mnie krzyczy tym, że rzeczywiście się mam wrażenie zatrzymał mentalnie w rozwoju właśnie lat 2000. Ponieważ patrzy sobie właśnie na rok produkcji Andrzeja Dudy, no i tak sobie myśli, no to dzieciak jest, dzieciak przecież. Samemu nie zwracając uwagi, że troszkę ten czas się posunął. Ja wiem. Takie zjawisko występuje, ponieważ też często je mam, też często na przykład przechodzę obok byłej sąsiadki i widzę, że idzie obok niej rosły chłop. No to pytam ją, czy sobie jakiegoś nowego faceta znalazła, o co chodzi, a ona, że to jest mój syn. A ja sobie myślę, ja pierniczę, babo, ja pamiętam jak on robił w pieluchy. Kurde, jaki jestem stary. I wiecie, w normalnej konwersacji to wszystko jest spoko, nie ma problemu. Tylko że mówimy o gościu, który teoretycznie jest poważnym El Prezydente i to mało tego, że El Prezidente, to dziennikarzem, no i krążą słuchy, że też papieżem. Chociaż podobno to ostatnie to fake, ponieważ ktoś tam sfabrykował, ale nie mam zielonego pojęcia, czy on po prostu tego postanie usunął, więc wolę wspomnieć. I wiecie, być może ta cała seria absurdalnych tytułów niekoniecznie, ale bycie absolwentem szkoły dziennikarskiej wymaga jakiegoś przygotowania może. Estymy szacunku do wid czegoś takiego. I normalnie bym się zdziwił, ale u Maxia tego od dawna nie mamy, wobec tego nie mam co się dziwić, tylko pragnę stwierdzić, iż według mojej opinii to jest następny krok szaleństwa Maxia. Albo po prostu mało ludzi płaci dolary, wobec tego nie stać go na kalendarz. Mimo tego, że post na Facebook ele jest średniej jakości, to udostępnił go leszkę śmieszkę. Dlaczego? Bo uderza w pis. Sam doradca Leszkę Śmieszkę stwierdził, że takie bratanie się z golonko, no to może takie trochę nie tego, panie prezydencie. Ale Leszkę Śmieszkę, jak dobrze wiecie, nie reaguje na nic, gdy w grę wchodzą dwie rzeczy: pierwsze, jechanie po pisie, drugie, chwalenie jego osoby. Tę sytuację wykorzystało 2 miliony batalionów i! Revolution. I jakaś tam licencja pojechała do Leszkę Śmieszkę z bombonierą. Zdjęcie sobie pyknęli, golonko wrzucił i opisał to tak. Passing the torch. Prezydent Lech Wałęsa, Solidarity Leader and Freedom Fighter with hashtag R-Revolution in hashtag Poland. Accepting hashtag Pols-Potus.pl, Pokolenie Solidarności, pokolenie hashtag Air revolution Spotkanie w hashtag Gdańsk. Dokończymy dzieła. Newsbrief next w maxtvgo.com. Tak moi drodzy, to się dzieje naprawdę. Z jednego zdjęcia Golonko zrobił nam całą historię. Czy Leszkę śmieszkę rzeczywiście pomazał i uznał wielkiego, wspaniałego el prezydenta de Polonia? No, najprawdopodobniej nie, ale niestety nie doczekałem się odpowiedzi od Leszkę Śmieszkę, wobec tego są tylko moje założenia. A biorąc pod uwagę, że Leszkę Śmieszkę nigdzie o tym nie wspomina dalej, to śmiem twierdzić, że mam rację. W sumie moglibyśmy na tym zakończyć na zasadzie takiego śmiesznego akcentu, że haha, bo wiecie, bo Golonko sobie wymyślił, że go Leszkę popiera. Tylko pod zdjęciem jest cała historia w komentarzu, i teraz sobie go przeczytamy. M Mariusz Max Golonko. Oto prawdziwa historia tego zdjęcia. Byłem w czwartej klasie LO. Przypominam, miał 15 lat. W Bydgoszczy liderem strajku szkolnego, kiedy po pobiciu st Lider strajku 15-letni. Kiedy po pobiciu rólewskiego poszła wiadomość, że Lechu przyjedzie i będzie przemawiać. Poszedłem na rynek ukradkiem. Rodzice bali się, że się nie dostanę na studia. Sikorski wtedy był ze mną w komitecie strajkowym. Wtedy było modne w PRL-owskim ogólniaku zapisywać się na 20-dolarowe kursy. 20-dolarowe kursy. Moi drodzy, taka ciekawostka maluteńka. Roczny przychód typowego robotnika w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wynosił 2 dolary. Roczny a my tu mówimy o gościu, który deklaruje, że zapisywał się na 20-dolarowy kurs i normalne to było, że wszyscy się zapisywali, przynajmniej wszyscy, których znał, no bo wiecie, golonko żyje w bańce. I rozumiecie, ten właśnie gościu mówi, że pójście na rynek, gdzie tam słuchał glecha, to było takie o, takie buntownicze. Że mógł wpaść w kłopoty, rozumiecie? Jak byłeś zwyczajnym pracownikiem fabryki, albo jakimś zwyczajnym robolem, albo zwyczajnym szarym Kowalskim i sobie słuchałeś, no to nie było żadnych reperkusji, no bo słuchać każdy może, czasem lepiej, czasem gorzej. Ale rzeczywiście, jak wywodziłeś się z establishmentu, jak miałeś fotki z Jaruzelem, jak byłeś właśnie w takiej śmietance, dla której 20 dolarów per PRL to było, o, wszyscy wydawali, to ja też wydam, jak na wycieczkę na lody, i to ciebie akurat by funkcjonariusze zoczyli w tłumie, to tak mogłeś mieć lekkie kłopoty. Na tej samej zasadzie działacze społeczni związani z partią rządzącą mają dyscyplinującą rozmowę, jak zostaną zoczeni, na przykład podczas konwencji platformy. Czy to czyni z nich bojowników o wolność i demokrację? No nie, to tylko pokazuje jak bardzo są umoczeni w systemie, że muszą na niego uważać. I tutaj pragnę po raz kolejny zaznaczyć, ponieważ być może młodzi, którzy mnie słuchają, nie wiedzą, wyjechanie z PRL to nie było takie hop-siup, dzień dobry, to jest mój paszport, do widzenia. Musiałeś mieć zgodę władz, żeby ci wydali paszport i od razu jak wróciłeś, no to paszport oddawałeś. Jak nie byłeś w jakikolwiek sposób przytulony do władzy, no to sorry, ale nie jechałeś. A co do not dyplomatycznych, to dość powiedzieć, że nawet dzisiaj prędzej uszami zaklaszczesz niż jakąkolwiek dostaniesz. Zapisywanie się na 20-dolarowe kursy przy zagranicznych uczelniach, żeby spierdzielić z komuny. Z tym, że nie wiedziałem, nikt wtedy nie wiedział, że Radek już miał wizę i paszport do UK, więc mógł rżnąć bohatera. Dla mnie uczestnictwo w strajku czy wiecu Solidarności to by był koniec kariery w Polsce. Ak-et poszedłem na rynek. Lechu, bo tak go wszyscy nazywali. Nasz lechu stał na balkonie rodziców mojego kolegi z jedynki. To stamtąd pochodzi to zdjęcie. Niewiele słyszałem co mówił. Mógł śpiewać nawet na międzynarodówkę i ludzie bili by brawo, bo lechu, nasz lechu, był właśnie nasz narodu, zwykły człowiek, elektryk, bo miał odwagę stanąć na czele narodu polskiego męczonego socjalizmem trzecią dekadę i zedrzeć z i y do komuną, że zrobił z wami kwadratowe dile. Who cares? Większość z nas na jego miejscu stuliłaby po sobie uszy i po wizycie u Becii pokornie poszła dalej zapierdzielać socjalistyczne roboczogodziny. Mówiłem Max TV Go, że ja na jego miejscu żądałbym najlepszej pralki czy telewizora kolorowego w PRL-u, a potem spokojnie donosiłbym na tych sku i y do olewackich, którzy kręcili się przy nim jak przy naszym hashtag R w 2019. Na początku to chciałem powiedzieć, że komentarz jest zbędny, ale jednak nie, zasługuje na wspomnienie. Moi drodzy, to już nie jest taka wspaniała radość z lat dziewięćdziesiątych. Och, nasz kochany Leszkę Śmieszkę. To już jest niezdrowa fascynacja i negacja rzeczywistości, takie typowe polonusowe jaranie się, Leszkę, śmieszkę, jako właśnie takim zbawcą narodu, takim polskim Nelsonem Mandelą. No, nie, no, dziś wiemy bardzo dobrze, dzięki dokumentom, które zostały ujawnione, kto z kim, kto kogo, co się stało. Wielu ludzi mówi, że Leszkę ze swoją inteligencją to najwyżej byłby w stanie z synem czteroletnim w warcaby wygrać, a nie z SB. Ale, co jest ciekawe, najbardziej ze środowisk Polonusów mamy taką dziką negację, że nie, Wałęsa wielkim człowiekiem jest i tyle. Tylko tutaj to już mamy według mnie czyste bajanie Maxia, jak to z rzekomą do komuną walczył, leszkę, śmieszkę, jak ich rozgrywał. Że tak naprawdę to on może mówić i robić wszystko, bo on jest wielki za sam fakt, że istnieje. I tutaj właśnie mamy cytat. Lechu grał w ich pie... oną grę, bo tylko tak mógł pokonać machinę i do komuny. To była jedyna taktyka, którą można było wtedy obrać. Mówią to teraz jako doświadczony politolog. Lechu Elektryk czuł to wtedy jajami. Widzicie, jedni mają za drzwiami jakieś warstwy teorii Nemesis, a inni wyczuwają przyszłość jajami. Witajcie w magicznym świecie, Golonko. Jedziemy dalej. Więc na tym rynku w Bydgoszczy stałem tam w tym tłumie i przy lepszej rozdzielczości zdjęcia tam gdzieś moja nastoletnia morda jest. Czy muszę wspominać, że w latach osiemdziesiątych nie było tak dobrej rozdzielczości? Dziękuję bardzo, jedziemy dalej. O czym nie wiedziałem? UBecy kręcili się wśród nas i malowali nas farbą widoczną po zrobieniu zdjęć specjalną kamerą, fotografowali do kartotek. Raz się tam znalazłeś, nie mogłeś wyjechać. Dostać paszportu byłeś zerem przypisanym do końca życia w służbie i do komuny. Czekaj, 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 czekaj. Podsumujmy. W Bydgoszczy, w tłumie. Nigdzie indziej, ponieważ nigdzie indziej nikt o tym nie wspominał. Byli sobie ubecy, że w latach 80. było już dawno SB a nie UB, to pomijam. Ale nie wiem, może im się na emeryturze nudziło. Nie było co ścigać po lasach, no to przyszli sobie do Bydgoszczy. I w tejże Bydgoszczy malowali ludziom mordy farbą ze specjalnym kolorem, który się świecił tylko na zdjęcia. I dopiero potem robili zdjęcia, wyłapywali tych ludzi. I zapisywali ich do kartoteki. Kurna, nie wiem, może ja jestem lepszy niż agent z parodziesięcioletnim stażem, ale ja bym po prostu wylegitymował tych ludzi i potem im zrobił kartoteki na tej podstawie, a nie popierniczał z puszką farby i malował im mordy. Ale cóż, no mo może mamy odpowiedź, dlaczego PRL upadł, po prostu no, farby nie starczyło. Więc teraz widzę tego lewaka dudę, trzeciorzędnego prawnika z pięciorzędnej kancelarii prawnej dewelopera od Lemańskiej, którego Kaczyński kopnął na prezydenta uzurpatora, przepchniętego drugi raz w nielegalnych wyborach, jak łazi po tym samym rynku, na którym wtedy naród walczył z idokomuną, Komuną, a którą ten cymbał teraz reprezentuje i jeszcze włazi do świętej bazyliki w Bydgoszczy, w której niegdyś modliłem się, by nasz kochany Bóg dał mi szansę uciec z tego socjalistycznego syfu, który zabija całe pokolenia Polaków od 1947 roku i ten polski id to bucołowate, okrągłe, ludzkie zero, klęczy tam i udaje, że się modli? Really? Nie wiem jak dla was, moi drodzy, ale dla mnie ta wypowiedź podpada pod szkalowanie głowy państwa. To jest artykuł 135 Kodeksu Karnego, paragraf drugi. Kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Ponieważ tak moi drodzy, to już nie jest według mnie szkalowanie Andrzeja Dudy, tylko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pomijam już nawet fakt, że PiS nie ma w ogóle za wiele wspólnego z lewicą, ale to tak na marginesie. Ostatnia część wypowiedzi to już jest kompletny odlot el-prezydenta, wobec tego dopełnijmy formalności. Niech się modli, bo przyjdzie czas, że go wypiernole do więzienia, a i tej plugawej, i do komuny, którą macie w trzecim PRL-u, i wspólnie z wolnym polskim narodem, aż jak e-revolution dokończymy dzieła Leszkę, Śmieszkę i solidarności. A wy, ptysie, którzy główno wiecie o tamtych czasach, czytajcie, uczcie się, stulcie mordę w kubeł i jak dorośniecie, coś zrozumiecie, to może pozwolimy wam czyścić nasze kadyliaki w wolnej od idosocjalistycznej zarazy bogatej, wolnorynkowej, mocarstwowej Polsce, aż tak. To bardzo pięknie zahacza o filmy, które nagrywałem wcześniej. Całkowicie przypadkowo. Pamiętacie w filmie Co to jest kuc? Powiedziałem wam, że ludzie, którzy używają kucowskiej retoryki, stawiają się z miejsca jako ludzi wyżej postawieni od was. Słowo, że ktoś jest od nich. Lepszy? Nie przechodzi im przez gardło i boją się używania tego słowa jak diobo uświęconej wody. To pokazuje najlepiej, co się tam u nich w łebku kłębi. A mianowicie złość połączona z frustracją, połączona z kompensacją rodzą właśnie takiego Benkarta. Czyli wizję zakłamywania rzeczywistości, że teraz to wprawdzie schowek namiotły i maksymalnie sto oglądających, ale kiedyś tamto wielkie stany United States of Pond, e Revolution. No i oczywiście Cadillac dla każdego, czyli symbol luksusu lat 90. No dla każdego rewolucjonisty, bo dla każdego kogokolwiek innego, no to niestety praca niewolnicza, bo pamiętajcie, wolność, własność, sprawiedliwość i paróweczki. A czymże jest sprawiedliwość dla Kuca, jak nie przewróceniem piramidy do góry nogami, żeby teraz oni rządzili, oni byli na górze, a ci, którzy byli na górze, byli na dnie? I to jest jedyne, co rozumieją poprzez pojęcie sprawiedliwości. Ale o tym w innym materiale, który się pojawi niebawem. A tymczasem zapraszam was do dyskusji. Jak myślicie, czy SBC, o przepraszam, ubecy łazili sobie rzeczywiście po tym rynku w Bydgoszczy i malowali ludziom mordy specjalną farbą? A może znacie kogoś, komu pomalowali tak twarz? Bądź kogoś, kto trzymał pędzel? Albo puszkę z farbą. Wypowiedzcie się na ten temat w komentarzach, ale także jestem ciekaw Waszych osobistych opinii. Co myślicie? Czy Maxio jeszcze nas zaskoczy? Czy wreszcie bagiety łaskawie wezmą się za Maxia? Dziękuję moim wspaniałym patronom, dziękuję Przemkowi, Anonimowej, Marcinowi, Gustawowi, Cezaremu, Einarowi, Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi oraz Jakubowi. Ja wiem, że dla ludzi, którzy tak naprawdę słuchają tego już któryś raz, to jest nudne, ale uważam, że tym gościom naprawdę należy się podziękowanie za to, co robią. Bez nich nie byłbym w stanie tak szybko znaleźć nowego mikrofonu. No bo wiecie, koniec miesiąca jest równy końcowi kasy, więc musielibyście czekać jakieś dwa tygodnie, zanim w ogóle bym zamówił, zanim by w ogóle doszło, to byłby już cały miesiąc. Mało tego nie byłbym w stanie sobie wziąć wolnego dnia od szkoleń, tylko musiałbym zapierniczać w robocie, a tak? Posiedziałem, pooglądałem, dowiedziałem się jak obsługiwać dany program, żeby było fajnie, żeby były fajne efekty, dodatkowo jeszcze w jakim kierunku ja muszę w ogóle poruszać kanał, żebyście oglądali to przede wszystkim z przyjemnością. Ja wiem, że to brzmi tak błaho, ale. Nie pan, to nie są tanie rzeczy. I sam fakt, że ci ludzie pomagają mi w rozwoju kanału, obojętnie jaką kwotą, nawet czwórką, jest wart według mnie zakończenia każdej sekundy każdego filmu, a nawet według mnie o wiele więcej. Dobra, to tyle kazania. Zapraszam was jak zwykle do dyskusji, ponieważ komentarze były, są i będą wasze.